kawa zrobiona. Usiadłam do biurka i znalazłam nam bardzo fajne, tanie bilety do Polski, więc kupiłam dla Dustina. Dustin leci 17 stycznia, dzisiaj jest 2 stycznia, więc dopiero co wróciliśmy i Dustin leci na prawie 2 tygodnie do Polski, a ja lecę 23 lutego na mamę urodziny jak co roku. I mam tutaj mój nowy planer, już sobie rozpisałam miesiąc. I zaczynam planować sobie, zaplanuję sobie styczeń, takie najważniejsze daty i ten tydzień. Jest 10:39, mamy na 15 do pracy, więc myślę, że poświęcę na to godzinkę. No i zobaczymy, jak minie mi reszta dnia. Zapraszam na nowy tygodniowy vlog. A z tyłu, z przodu. Nasze śniadaniowe omlety gotowe. Dusty ma dokładnie taki sam. No i zrobiłam owocową herbatkę. Smacznego dla nas. Na obiad zrobiłam sobie bardzo prosty makaron w oliwie z oliwek, pieczarki, sól, pieprz, zioła, ostre przyprawy i do tego mam takie wegańskie kuleczki. I wezmę sobie jakiegoś randomowego batonika, może weźmy tego. Nie, nie chcę tego. Ten na przed lub po siłowni. Wziąłam sobie witaminkę, no i lunch gotowy. Mam tu ten makaron, o którym mówiłam, dałam sobie jeszcze pomidorki, wziąłam dwie herbatki i batonika. Weźmy ze Stinem do sklepu po zapas kawy, już wam pokazuję. Wzięliśmy kostę, dwie paczki i kilogram wychodzi 11,93 funta. My bierzemy 800 gramów i dwa mleczka. Po to przyszliśmy. Idziemy do kasy i jedziemy do pracy. Wtorek, kolejny dzień. Właśnie zmontowałam vloga z ostatniego dnia roku, z 31 grudnia, więc publikuję i wczoraj już nic nie nagrywałam, ponieważ po prostu byliśmy w pracy, wróciłam do domu, poszliśmy spać. Vlog już jest na kanale i teraz chyba czas na śniadanie. Dzisiaj też na siłownię skoczę, więc chodźcie ze mną na siłownię i spędźcie kolejny dzień z tego vloga ze mną i z Dustinem, chociaż Dustin jeszcze śpi. W tle, ale dzisiaj takie śniadanie, jajecznica z pieczarkami, pomidorki, chlebek z serkiem chrzanowym i herbatka, wszystko posypane naszą ulubioną ostrą przyprawą. Śniadanie gotowe. Mały deser, pistacjowy makaronik i ciasteczkowy, niecałe 200 kalorii. I są zamrożone, ale chwilę poczekam, to się odmrożą. Na mini zakupach ja wybrałam sobie makaron z krewetkami, ale dosłownie mini. Pomidorki, pieczarki, tyle. Idziemy do kasy, bo za 20 minut mam autobus do pracy. Zakupy zrobione. Wzięliśmy też żelki dla naszej wegańskiej koleżanki. I Dustin tam stoi, zamówił matcha latte. Czekamy i mamy za 6 minut autobus, więc bierzemy matcha i biegniemy na autobus. A jeszcze kupiłam tam kilka różnych rzeczy. Pięknie wygląda to nasze spa od drugiej strony. Dustin, basen w środku. Wynosiliśmy suche kwiatki z Dustinem do kosza. Nie wchodzić. Jest 4 stycznia. Dzisiaj mam z Dustinem wolne i Dustin zrobił kawę, a ja pokroję ciacho, które dostaliśmy od naszego przyjaciela, więc to zjemy na śniadanie i ja już jestem gotowa. Wypijemy kawkę, zjemy po kawałku ciasta i jedziemy na mini zakupy na Kingston. No to otwieramy razem. Fajna wstążka. Wiesz co? Akurat to przetnę. Nie mam nożyczek, ale nożem też się uda. Okej. Okay. Fajnie, ale jest tylko do końca stycznia ważne, więc zdecydowaliśmy się zacząć. Mam jeszcze jedne bardzo podobne, ale jest aż do lipca ważne. Więc dzisiaj, pewnie w tym tygodniu, będziemy jeść te do kawki. Jest to zwykłe puszyste ciasto z suszonymi owocami.
spędzimy sobie razem dzień, pójdziemy na randeczkę. Dokładnie. Sukienka. Szłam do sklepu. Szukam, jak się nazywa, i poszukuję tej takiej wiralowej torebki jasnej, która podobno mieści dużo i zobaczymy, może znajdę, bo to nie jest to, to jest nerka. Zobaczymy, może na górze. I znalazłam, to jest ta torebka na manekinie, tylko jeszcze zobaczę, który kolor, ale ten kolor mi w sumie by do butów pasował, ale jest jeszcze zielony, zaraz zobaczymy. I zdecydowałam się na taki brąz. Płacimy. Kosztuje 14,90. Nie wiem, ile wcześniej kosztowała, tyle teraz kosztuje. Więc dnia piękną, brązową. Przyszliśmy do Moltona Browna dla Dustina taty po dokładnie ten zestaw, bo Dustin leci do Polski, po prostu w prezencie zawiezie mu ten zestaw. Są wyprzedaże. Ja nie jestem fanką Moltona Browna, ale wiem, że ludzie go uwielbiają. Więc Dustin poszedł zapłacić. I ten zestaw kosztuje 45,50, a kosztował 65. Wiem, że ten jest Destina ulubiony. Destina taty ulubiony. Tworzymy sobie miskę z fajnych składników. Wybraliśmy. Ja mam tutaj ryż, rybę i różnych dużo dodatków, a Destin ma... Co ty masz? Ryż czy makaron? Makaron. Destin ma makaron z kurczakiem i bardzo na ostro. Jeszcze do tego wzięliśmy lemoniadę. I Coca-Cola. I byliśmy w takiej przeuroczej miejscówce na Kingston. Jak Dustin, oceniasz? Najedzony. Dla mnie było przepyszne, na pewno wrócimy. Polecamy, jak jesteście na Kingston w UK. Pyszka. Ja mam jeszcze lemoniadę. I w ogóle na kolację planujemy wegańskie burgery. Chociaż ja jestem tak najedzona. Teraz idziemy do wegańskiego sklepu. Musi być pyszne. Bierzemy kokosowy jogurt z płatkami czekolady. I ten też jest wegański. O nie, chyba przepadnę. Miętę z czekoladą. Bierzemy 3. Z Aldiego zapłaciliśmy 24 funty 34 pensy i tak się prezentują. Mam tu sałatę, bułki do burgerów, Dustin sobie wziął chleb na tosty, masło, mozzarella do tostów, ja sobie wzięłam te 4 proteinowe puddingi, jakieś tam 2 serki, ten wegański jogurt, winogrona, ogórki, cebula, serki, jedne light z ciekawości, drugi zwykły do burgerów, Dustin sobie wziął jakąś szynkę, ryża dla mnie na lunch do pracy, papryka. I chyba to wszystko z Aldiego. I z koreańskiego sklepu wzięliśmy w sumie tylko 3 rzeczy. Kimchi, sałatkę z wodorostów i dla Dustina ramen. Bo ja jeszcze swoje mam, on pozjadał. Więc tak się prezentują nasze zakupy. A, jeszcze frytki wzięliśmy, ale to w innym sklepie. Zdobione, bo jeszcze wczesna godzina. Mam zamiar sobie dzisiaj posiedzieć. Ja sobie posypię cynamonem. Ja mam cappuccino, a dla Dustina zdobiłam latte. My też w Anie i kupiłam sobie 2 piżamki, ale tego Wam nie będę pokazywać. No ale ta torebka. Mierzymy. Mam też lodówkę, to szybko Wam pokażę, jak wygląda. Z góry zawsze trzymamy rzeczy na kanapki. Tutaj mam te wszystkie serki i również mam fanty. Z tyłu są Coca-Cola i też dżemy. No i z dołu mam rzeczy owiadowe. Tu mam pomidorki, a tutaj mam termometr, żeby wiedzieć, jaka jest temperatura, i czosnek. Ach, i tu warzywka, oczywiście. I chyba będę jutro coś robić z tempek. Zapaliłam świeczkę. Dyniowy sernik. Kupiłam ją dawno, bo kupiłam ją w październiku. I przez to, że paliliśmy kalendarz adwentowy, świeczkę tutaj nie zapaliłam. Taki chillaucik w tym tygodniu z tą świeczką. Tak jak mówiłam, wegańskie burgery, frytki w airfryerze zrobione. Tu mam przygotowaną sałatę, cebulę i ogórka. I za 2 minutki, czy może już, w piekarniku bułeczka i wegański burger z serem. Ale to jeszcze 2,5 minutki. Tutaj jest gość. Gotowe. Ja mam też kieliszek wina.
Dzień dzisiaj jest 5 stycznia i dzisiaj umówiłam się z koleżanką na siłowni i w sumie idziemy za 2,5 godziny i przyszła mi paczuszka. Były wyprzedaże na Gym King i moja koleżanka ma super ciuchy z tego, więc postanowiłam też wypróbować tą markę. Kupiłam sobie dresy na siłownię i bluzę. Idziemy w tym na siłownię. Będziemy mieć, o ile będzie dobre, jeżeli nie, bo nie wiedziałam, jakie rozmiary, pierwszy raz mam styczność z tą marką, ale ciuchy wyglądają świetnie. Otwieramy. Na śniadanie nasze ulubione, standardowe omlety z pomidorkami, serkiem, ogórkiem i Dustin ma taki sam. Mam ochotę na tofu, więc zrobiłam airfryerze. Mam również makaron z cebulką i pieczarkami. Jeszcze tutaj dorobię sobie surówkę. Mam pomidorki, ogórki, sałata, taka prosta po prostu surówka z zieleniny. Zrobiłam sobie jedzenie i za 40 minut idę na siłownię. Mam tu makaron z tofu, sałatkę, biorę sobie jogurt, tofi i batonika proteinowego. I tam mam też dla Dustina, żeby sobie później przygotował. Kończymy cardio i zaczynamy trening. Kończymy ostatnie 5 minut, przebieramy się i czas do pracy. Powiem wam, że dobrze poszło. 565 kalorii spalone. Trening skończony. To są te nowe dresiki, które mi przyszły z Gym King. Świetne. Jest piątek, za 40 minut idę na trening, dziś trening nóg i przygotowałam bardzo podobny makaron co wczoraj, tylko inny typ makaronu, ale chcę jeszcze zrobić sobie kolację, którą zjem w pracy i przygotuję wrapy. Mam tu wrapy, sałatę, ogórek, tofu z airfryera, paprykę, serek. Do tego dodam jeszcze moją ulubioną ostrą przyprawę, tą. I robię wrapy. Jeden będzie dla mnie, jeden dla Dustina i myślę, że to będzie spoko. I jeszcze wezmę z sobą jogurt. Gotowe. Zostało tylko zawinąć i dzisiaj też wezmę do pracy ten pudding miętowo-czekoladowy. Mam nadzieję, że wróciłam regularnie do chodzenia na siłownię przed pracą i zabieram ze sobą kilka rzeczy. Zabieram sobie białko, matcha latte. Czasami lubię zastępować posiłek. Zabieram sobie też kawę GPS, bo w domu mam ekstres, ale tej w sumie w domu nie pijemy, więc będę miała w pracy proteinowy pudding, lunchbox i tutaj mam wodę z witaminami na ten moment, a później w pracy sobie zrobię lunchbox i jeszcze w plecaku mam butelkę na herbatę. Siłownia zaliczona, ponad 600 kalorii spalone, ale jeszcze mam 7,5 minut na bieżni. Kończymy za chwilę piątek, jest prawie przed północą, ja wróciłam z pracy, była bardzo fajna zmiana i nałożyłam sobie moje ulubione płatki pod oczy żelowe i myślę, że obejrzę sobie coś na Netflixie, więc tak minie piątek, a jedzenie było pyszne. Ja chyba po prostu lubię makarony z warzywami i tofu, więc peszka. Lunche gotowe. Ja idę na siłownię. Ja mam dla siebie proteinowego batonika. Dustin ma takiego zbożowego o smaku kawy. Przygotowałam nam również winogronka i że razem pracujemy, mamy takie same posiłki, tylko Dustin wrapy ma z szynką, a ja mam z tempechem, tym samym co tu. Dość cytrynowy, warzywa, trochę ostrej oliwy. Wszystko zrobione na patelni. Bardzo prosty i szybki posiłek i przygotowanie dwóch posiłków zajęło mi nie więcej niż 20 minut, wiecie, obiadu i kolacji. I tu przekąski. No i pięknie poszło, trening zrobiony. Czy my jedziemy do pracy? W niedzielę zaczynamy od upieczenia biszkoptu. Pozmywałam również, więc dzisiaj mam taki dzień w kuchni, trochę sprzątania, trochę pieczenia. Będę robić Victoria Sponge Cake. Kupiłam w Niemczech ten słodzik w Rossmanie i jestem bardzo go ciekawa, więc go dzisiaj wypróbuję. Robię sobie omlet na słodko. Dwie płaskie łyżki mąki, dwa jajka, troszkę proszku do pieczenia, słodzik, aromat waniliowy, troszkę mleka, tyle i dodatki zobaczymy. I te moje omlety zawsze mają mniej niż 600 kalorii. Mój omlet gotowy. Mam tutaj serek
z dżemem malinowym, malinki mrożone, a Dustin oczywiście wersja wytrawna z dużą ilością przypraw. Wyszłam z domu, mimo że jest ulewa, jest niedziela, 15. Przyszłam na zakupy do Lidla. Na razie wygląda to tak. No i zobaczymy, co jeszcze wybiorę. Korzystam dalej z wegańskiego tygodnia i zauważyłam pizzę z wegańską salami. Wzięłam też tofu, wrapy, więc biorę dwie. 750 kalorii i jedna. Idealnie. Zapłaciłam 61,250. Pokażę Wam w domu zakupy. Mam dwie takie siaty. Wracam do domu. I pada deszcz. Dobra, dalej. Tańcza. Przestało padać, na szczęście. Byłam dwie siatki zakupów. Pierwsza siatka, dwie pizze wegańskie, pójdą do zamrażarki, po prostu będą, jak będę miała na nie ochotę. Wrapy, łosoś, dla mnie 5 wędzonych tofu, majonez do sosów ostrych, jajka, ogórki, makaron i sałata. I mam też rzeczy do ciast, bo mam kilka z mam czekolady, masło, mleczko skondensowane, śmietana, ale Wam tego nie będę pokazać. Mam wszystko po 3, więc myślę, że 15 funtów z tego to są rzeczy do ciasta, których Wam nie będę pokazywać. I druga torba, Dustin wziął mnóstwo pomidorków, bo on sobie lubi je podjadać. Awokado, wziąłam chili, imbir, miks różnych liści, sery, borówki, maliny, pieczarki, mleko, serki do wrapów, sobie jogurty. Wybrałam tym razem dwa wegańskie, jeden jabłko z cynamonem, dwie mozzarelle, dwa chleby i były na przecenie sushi, więc wzięłam sobie, zjem dzisiaj jedno i jutro drugie i one bardzo mają mało kalorii, więc jestem bardzo ich ciekawa na promocję. Więc to są zakupy z drugiej reklamówki. Na obiad dzisiaj sobie robię spaghetti z tymi wegańskim ala mięsem. Już sobie tutaj pokroiłam warzywa. Dużo pieczarek, dużo papryki, dużo cebulki, sos pomidorowy. I zaraz Wam pokażę, jaki makaron będę używała pierwszy raz. Zobaczymy, czy będzie smacznie. Dostałam od koleżanki, z którą chodzę na siłownię, taki makaron i dzisiaj go sobie spróbuję. Nie mam do niego wielkich oczekiwań, bo pamiętam, że kiedyś mi nie smakował, przestałam go kupować, ale mam nadzieję, że tutaj tak dobrze doprawiłam, że to będzie tylko taki ciekawy dodatek dzisiaj. Wygląda tak. Wizualnie wygląda przepysznie. Smakowo zobaczymy. Dodałam jeszcze troszeczkę mozzarelli. Mam nadzieję, że będzie pysznie. Czas chwilowy. Chillaucik przy YouTube i tak się prezentuje moja kolacja. Te sushi, które wcześniej Wam pokazywałam, wygląda pysznie. Właśnie przerzuciłam wszystkie pliki z tego długiego tygodnia. Myślę, że czeka mnie sporo pracy, żeby zmontować tak długi vlog, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, że zostaniecie ze mną przez ten cały rok. Trzymajcie kciuki, żeby to vlogowanie się udało i zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, żeby mnie zachęcić, żeby jednak te vlogi się pojawiały. Będą najróżniejsze. Będą vlogi z podróży, z planowania ślubu, z takie daily vlogi. Będą takie daily vlogi jedzeniowe, tak jak ten, bo ten się skupił na troszeczkę na diecie, na treningach. No zobaczymy. Więc trzymajcie za mnie kciuki i do zobaczenia za tydzień.